Dzień dobry albo dobry wieczór Tomasz Stawiszyński. Kolejna odsłona podcastu Skąd Inąd przed państwem. Na początku ogłoszenia, zaproszenia. Do Warszawy i do Poznania chciałem państwa serdecznie zaprosić. W Warszawie 25 czerwca w klubie komediowym się pojawię na zaproszenie wspaniałej ekipy klubu komediowego. No i tam yy, ta właśnie wspaniała ekipa będzie improwizować do fragmentów mojej książki Co robić przed końcem świata? Bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Można kupować bilety, właśnie w klubie komediowym. Wszystkie szczegóły na Facebooku klubu komediowego. Wydarzenie też jest na Facebooku, można się tam zapisywać, i tam też są informacje, w jaki sposób bilety można nabyć. Klub komediowy, featuring Tomasz Stawiszyński takie jest wydarzenie. 25 czerwca. W piątek wieczorem w Warszawie, w klubie Rakieta przy Nowym Świecie. Tam się właśnie to przedstawienie odbędzie. Mam nadzieję, że się spotkamy tam. A w Poznaniu 30 czerwca w Centrum Kultury Zamek spotkam się z Państwem. Tam odbędzie się moje spotkanie autorskie, które poprowadzi profesor Piotr Śliwiński. Bardzo się cieszę, że akurat profesor Piotr Śliwiński będzie to spotkanie prowadził, bo go bardzo cenię. No, i cóż, mam nadzieję, że Państwo, którzy w Poznaniu albo w okolicach Poznania mieszkają, znajdą czas i będą mieli chęć, żeby przyjechać do Centrum Kultury Zamek i się spotkać ze mną właśnie owego 30 czerwca, to jest środa o godzinie 18 w Sali Wielkiej w Centrum Kultury Zamek. No dobrze, to tyle ogłoszeń. Jeszcze będę te zaproszenia ponawiał, to znaczy w szczególności ponowie zaproszenie do poznania, bo warszawskie zaproszenie mogę tylko raz wystosować. No a dziś rozmawiamy po raz drugi w podcaście Skandynawc z profesor Agnieszką Pollo, astronomką, astrofizyczką, pracowniczką Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Narodowego Centrum badań jądrowych, która potrafi w sposób niebywale fascynujący i wnikliwy opowiadać o tajniach kosmosu i tajniach wszechświata. Tym razem mówimy o niezidentyfikowanych obiektach latających, życiu w kosmosie oraz różnych znakach potencjalnych istnienia jakichś obcych cywilizacji. Dwa są Punkty wyjścia, preteksty do naszej rozmowy dzisiejszej. Pierwszy to nadchodzący, nadchodząca wielkimi krokami publikacja raportu Pentagonu dotyczącego niezidentyfikowanych obiektów latających. Tam około bodaj 150 przypadków jest zarejestrowanych i włączonych właśnie do tegoż raportu. Pentagon bardzo poważnie podchodzi do tej kwestii. Mamy przecieki z tego raportu, które mówią, no, że jak to było w archiwum Mix, które się pojawi w naszej rozmowie, oczywiście, government denies knowledge, to znaczy. Nie potwierdzają, ale i nie zaprzeczają. Uznają, że nie ma żadnych dowodów na to, że mamy do czynienia z obiektami będącymi na przykład statkami kosmicznymi, ale też nie ma żadnych dowodów na to, że statki kosmiczne znaczy nie ma żadnych jakichś przesłanek, żeby sądzić, że to właśnie są statki kosmiczne. No ale też nie ma takich jawnych przesłanek, żeby sądzić, że nie są, w związku z czym wszystko jest możliwe. Raport jest ostrożny. No bo oczywiście naukowa rzetelność pewnej ostrożności, nawet daleko idącej ostrożności, wymaga. Druga natomiast, Drugi punkt wyjścia, czy drugi pretekst do tej rozmowy, to publikacja książki Aviego Leba. To jest jeden z najwybitniejszych współczesnych astronomów do niedawna szef Departamentu Astronomii na Wydziale na Uniwersytecie Harvarda. Ta książka się nazywa Extraterrestrial: The first sign of intelligent life beyond Earth. Niedawno się ta książka ukazała. Avilep stawia tam tezę, że pewien szczególny, interesujący, osobliwy obiekt, obiekt który w 2017 roku został zaobserwowany, przelatując, yy, zaobs przelatujący przez yy, układ słoneczny, yy, wtedy go właśnie wychwycono, kiedy przelatywał, że ów obiekt zwany umła umła, tak się nazywa, o um Uamua, tak się go pisze. Mogą Państwo yy, zguglować natychmiast Aviloeb też w ten sposób się pisze nazwisko Aviego Leba. No cóż, on stawia tezę, że tak jak i wielu innych astro astronomów, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że mamy tam do czynienia z artefaktem wytworzonym przez jakąś obcą cywilizację, bo ten obiekt się nie zachowuje jak żaden inny znany obiekt. We wszechświecie, nam znany rzecz jasna. Różne jego cechy wskazują, że to właśnie może być jakiś fragment układu napędowego albo jakiś fragment statku kosmicznego. No, dowiedzą się Państwo szczegółów z tej rozmowy z profesor Agnieszką Pollo. Co ona na to, jakie ona ma w tej sprawie zdanie, no to ja teraz już nie będę mówił, bo muszą Państwo sami jej posłuchać. No więc, właśnie, profesor Agnieszka Pollo przed Państwem. Profesor Agnieszka Pollo, już nie pierwszy raz w podcaście Skąd Inąd, z czego się bardzo cieszę. Dzień dobry. Dzień dobry i dziękuję. Jaki ma Pani osobisty stosunek do kwestii tego, czy w kosmosie gdzieś istnieje jeszcze życie inne niż to ziemskie? Jakie ma Pani w tej sprawie zdanie? Istnieje czy nie istnieje? Zdanie czy stosunek? To i stosunek, i zdanie w takim razie. Bo stosunek może, może trochę nietypowo, ale przyznam się, że mam dosyć, dosyć obojętny. O, znaczy, to ciekawe. Wydaje mi się, że. We wszechświecie istnieje cała masa znacznie ciekawszych rzeczy niż, niż życie. W związku z tym. A to dobry punkt widzenia. Ciekawy. W związku z tym, najpierw chciałabym zrozumieć, jak działają te wszystkie inne rzeczy, a potencjalnie życie, no to jest jakaś, jakaś emanacja praw fizyki czy, czy praw rządzących wszechświatem wtedy. Więc. Jeśli chodzi o stosunek, to nie zdziwiłabym się, gdyby to życie istniało, natomiast też nie jest to coś, co nie pozwala mi sypiać po nocach. Przyznam, że mnie trochę zaskoczyła Pani tą deklaracją, bo odruchowo zakładałem, że ten temat jest tak ekscytujący, że wszystkich bardzo interesuje i nie można mieć do niego obo obojętnego stosunku, ale bardzo mi się to podejście podoba, muszę powiedzieć. Takie z jednej strony, właśnie zdroworozsądkowe, racjonalne spojrzenie na rzeczywistość i wskazanie, że jest w niej o wiele więcej ciekawych spraw niż te, które w oczywisty sposób powszechnie nas ekscytują. To mi się wydaje bardzo wartościowe. No wydaje, wydaje mi się też, że wszyscy astronomowie są przyzwyczajeni do tego, że jeżeli ktoś ich pyta o astronomię, to... Pyta też często i o takie rzeczy, i w związku z tym te pytania już tak trochę z czasem powszednieją. Jeżeli przez kilkadziesiąt lat odpowiada się na te pytania, że no w zasadzie nie wiemy, może jest, może nie ma, no to, to jakoś, jakoś człowiek się do tego przyzwyczaja. No dobrze, to był, to był stosunek, a teraz poproszę o zdanie wobec tego. No więc moje, moje zdanie, no tylko oczywiście ono jest też dość, dość subiektywne, jest takie, że no, życie, życie może być i byłoby pewnie dziwne, gdyby, gdyby życia gdzieś we wszechświecie nie było, bo skoro mamy życie na Ziemi, to takie życie dość. Dość bogate. Ziemia jest tylko jedną małą planetą w jednym niespecjalnie wyróżniającym się układzie planetarnym. Takich układów planetarnych w naszej galaktyce istnieją miliony, miliardy może bardzo, bardzo dużo. Takich galaktyk jak nasza we wszechświecie istnieją również znacznie więcej niż miliardy. Więc. Prawdopodobieństwo, że coś takiego, jak, na nasze, jak wydarzyło się na naszej planecie, w jakiejś formie, w jakiejś odmianie nie wydarzy się nigdzie indziej, wydaje mi się mało. Natomiast jedną rzeczą jest istnienie życia jeszcze kwestia tego, jak zdefiniujemy życie, ale istnienie jakiejś formy życia to jest jedna rzecz, a zupełnie odrębna rzecz to jest to, czy my to życie kiedykolwiek jesteśmy w stanie. Zauważyć, czy jesteśmy w stanie zdobyć jakieś dowody, że, że życie gdzieś istnieje. No i jeszcze innym pytaniem jest pytanie właśnie o to, o czym Pani powiedziała, to znaczy, co przez to życie rozumiemy? Czy jakieś mikroby gdzieś na odległych planetach funkcjonujące, czy na przykład jakieś zaawansowane cywilizacje, które albo przypominają cywilizację ziemską, albo nie przypominają, ale w każdym razie są na jakimś na przykład wysokim poziomie technologicznego zaawansowania, pozwalającego na podróże w kosmosie, przemieszczanie się, no i być może prowadzenie obserwacji tego, co tutaj na Ziemi się wydarza, takiej obserwacji dyskretnej dosyć, żeby Ziemia się nie zorientowała, albo przynajmniej, żeby się orientowała, ale w taki sposób, że te dowody nie mogą być rozstrzygające. No, wydaje mi się, że tutaj już od kwestii istnienia życia przechodzimy dosyć daleko, bo do kwestii socjologii i psychologii potencjalnych inteligentnych kosmitów, więc. To prawda. Więc od, od pierwszych mikrobów w oceanach droga, droga jest dość daleka. To, co na pewno wiemy o wszechświecie, to. To i to wydaje mi się warto sobie uświadomić, że Wszechświat jest chemicznie dosyć, dosyć bogaty, więc na przykład przez lata uważaliśmy, że woda jest takim wyznacznikiem miejsca, znacznikiem miejsca, gdzie mogłoby występować życie. Teraz wiemy, że woda występuje we Wszechświecie dość powszechnie, nie tylko mamy wodę na Księżycu, czy wodę na Marsie, czy wodę na Księżycu Jowisza Europie, ale wiemy, że woda dość powszechnie występuje tam, gdzie powstają nowe gwiazdy. Tam też tworzy się dużo wody zazwyczaj, więc ta woda już na miejscu jakby jest tam, gdzie powstają układy planetarne. Wiemy, że galaktyki są zwykle wypełnione pyłem, no właśnie, no Ziemia jest taką cząsteczką pyłu na przykład między, międzygwiezdnego i... Ale też te cząsteczki pyłu bardzo często są znacznie mniejsze, i wiemy, że we wszechświecie jest właśnie dużo bardzo, bardzo złożonych cząsteczek. Organicznych, cząsteczek, złożonych z wodoru węgla, węgla tlenu, które dla nas, astronomów, tak naprawdę często są, są problematyczne, dlatego że w przypadku galaktyk, w których tworzą się gwiazdy, te cząsteczki. Są bardzo widoczne i bardzo nam utrudniają czasami obserwacje. A nie zawsze jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, czym one są, jakimi dokładnie związkami one są, bo ich tam jest bardzo dużo. Więc takiego pierwszego tworzywa, z którego coś tam mogłoby powstawać, nawet je coś takiego organicznego jak, jak na Ziemi, pewnie we wszechświecie jest sporo. Oczywiście, od takiego tworzywa do pierwszych choćby mikrobów jest jeszcze droga daleka, więc na ile, na ile coś takiego łatwo czy trudno może powstawać, do tego nie wiemy, i, i, i jeszcze takich kosmicznych mikrobów nie znaleźliśmy. No ale od, od mikrobów do jakichś zaawansowanych cywilizacji jest jeszcze dalej. I jedna rzecz, z którą, którą warto, warto powtarzać i z której warto sobie zdawać sprawę, to to, że jedyna taka zaawansowana cywilizacja, jaką znamy, to jest nasza własna cywilizacja, ale nasza własna cywilizacja istnieje tak naprawdę bardzo krótko. Nasza cywilizacja i generalnie gatunek Homo sapiens wyewoluował do tego poziomu, do którego wyewoluował, dlatego że żyjemy akurat w stosunkowo, Długim, jak na ziemskie standardy, okresie międzylodowcowym. No i w tym okresie międzylodowcowym rozwinęliśmy się, zbudowaliśmy cywilizację, ale ta cywilizacja, którą mamy, jakieś znamiona cywilizacji technicznej, nosi od bardzo, bardzo krótkiego czasu. I, to prawda. I to, że ułamek, jesteśmy ułamek. w stanie odbierać hmm. sygnały z kosmosu, wysyłać sygnały, sygnały w kosmos, to, to jest kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat i Cały czas nam ta cywilizacja ewoluuje, staje się coraz bardziej techniczna, ale też w każdej chwili może zniknąć. Jeżeli taka typowa cywilizacja w kosmosie istnieje kilkadziesiąt lat, może sto lat, może dwieście lat, to bardzo wątpię, żeby były szanse na skomunikowanie się z taką cywilizacją, zobaczenie jej, czy bo to, to nie są te skale, w jakich w kosmosie operujemy. Hmm. No, ale z drugiej strony mamy liczne doniesienia, i to sięgające czasów zamierzchłych, choć oczywiście wtedy nie były one formułowane w języku technologicznym, bo nie było technologii. Ale mamy liczne doniesienia o tak zwanych obiektach niezidentyfikowanych, latających, widywanych na niebie. Karl Gustav Jung nawet taką książkę kiedyś napisał, nowoczesny mit o rzeczach widywanych na niebie, i tam skatalogował. No to w latach 50. ta książka powstała, skatalogował całe mnóstwo takich doniesień różnych, pojawiających się w jakichś starych mitach, na, na starych rycinach i tak dalej, które ewidentnie pokazywały takie właśnie, takie właśnie obiekty, zazwyczaj o kształcie owalnym, które które na niebie widywano. Jesteśmy w przededniu niejako opublikowania dużego raportu Pentagonu dotyczącego właśnie niezidentyfikowanych obiektów latających. Tam około 150 bodaj takich przypadków jest. Zarejestrowanych. Część z tych przypadków zresztą odtajniono można było i można wciąż w internecie obejrzeć takie różne nagrania, zazwyczaj ze statków albo z samolotów, dokonywane, na których widać właśnie jakieś dziwnie przemieszczające się obiekty o nieustalonej genezie. Nie wiadomo, co to jest i nie wiadomo, skąd się tam wzięło jak lata i dlaczego lata tak, a nie inaczej. Na razie mamy przecieki dotyczące tego, co będzie w tym raporcie. No, jest zasadniczo rzecz biorąc, czemu się trudno dziwić, bardzo taka bezpieczna pozycja zajmowana przez autorów raportu, to znaczy nie potwierdzają i nie zaprzeczają, że to jest UFO, nie wykluczają, ale i nie twierdzą, że na pewno mamy, znaczy UFO, UFO to jest, ale nie, nie, nie potwierdzają i nie zaprzeczają, że mamy do czynienia ze statkami kosmicznymi rodem z innych cywilizacji, ale dopuszczają taką możliwość, natomiast oczywiście niczego nie, nie rozstrzygają. No, i wydaje się, że ten temat w ostatnim czasie, on oczywiście cyklicznie wraca, ale właśnie z uwagi na to, że część tych dokumentów odtajniono, że pojawi się ten raport, twórcy tego raportu też podkreślają, że bardzo poważnie te kwestie traktują. To znaczy, co najmniej chyba bierze się pod uwagę, że właśnie tego rodzaju fenomeny mogą istnieć i że być może Ziemia jest odwiedzana przez obcych już od bardzo dawna. Co pani sądzi w ogóle o tych doniesieniach, o tych filmach, które niedawno pojawiły się w internecie, właśnie z tych odtajnionych materiałów Pentagonu? No, o tych wszystkich doniesieniach, które tutaj. Rozgrzewają nas do czerwoności, znaczy nas, którzy się przejmujemy życiem we wszechświecie. Więc ja bym, ja bym powiedziała, że to zdanie, ta część zdania, na którą ja w tych doniesieniach zwracam największą uwagę, to jest to, że nie potwierdzamy. Czyli nie mamy żadnych dowodów, że te obserwacje... Tak, dziwy, naukowy sceptycyzm tutaj się włącza tak u pani. Mm. Oczy oczywiście, faktem jest, że. Potwierdzić jest trudno, natomiast odrzucić jakąś hipotezę jest, znaczy, potwierdzić jedna rzecz to jest potwierdzenie, potwierdzenie jest trudne, ale odrzucenie jakiejś hipotezy, całkowite odrzucenie jakiejś hipotezy jest nie tylko trudne, ale czasami wręcz niemożliwe. Więc generalnie większość z nas wierzy na przykład, że krasnoludków nie ma, no ale. Trudno hipotezę o istnieniu krasnoludków tak w 100% odrzucić, no bo może one jednak są, tylko są na tyle sprytne i, i dobrze umieją się chować, że ich nie spotykamy, a ostatecznie są ślady w kulturze tego, że jak się krasnoludkom tam wystawi miseczkę z mleczkiem, to ktoś mi to mleczko wypije i tak dalej. No pewnie, ja... bo tak się dzieje. No więc właśnie, więc na tej, na, po tej samej linii rozumowania można też, można też podejść do, do kwestii niezidentyfikowanych obiektów latających, czyli no właśnie tych takich doniesień, doniesień tego typu, że to może być cała masa rzeczy, które prędzej czy później da się jakoś zakwalifikować jako... Zjawiska naturalne, poczynając od tego, że to rzeczywiście mogą być jakieś obiekty latające, będące tworem cywilizacji, ale to może być jedna z cywilizacji ziemskich, które na przykład wysyłają samoloty szpiegowskie albo nawet jakieś wewnętrzne testy. Systemu w ramach, w ramach jednego państwa. Kto to, kto to może wiedzieć? Może być, że w pewnych okolicznościach obserwatorzy źle interpretują to, co widzą. Może być, że że te zjawiska, które są obserwowane, to są i to tak zdaje się bardzo często jest, to są po prostu po prostu jakieś zjawiska atmosferyczne, a zjawiska atmosferyczne potrafią być bardzo efektowne i nie można powiedzieć, żebyśmy już wszystkie znali. Nowe zjawiska atmosferyczne też nadal się nadal się odkrywa, więc możliwości, opcji jest dużo i no, ta, ta opcja, że to są statki kosmiczne obcego pochodzenia, jest no, zapewne, zapewne trudno odrzucalna, ale nie wydaje mi się, żeby była na szczycie prawdopodobnych wyjaśnień, ani nawet w pierwszej dziesiątce. I to, co my, mm. dla mnie tutaj tę te, te hipotezę troszeczkę. Dyskwalifikuje, no to też jest taki argument, może bardziej z gatunku psychologii kosmitów, właśnie, czyli też czegoś, czego nie mamy. Mianowicie, właściwie, po co oni mieliby coś takiego robić, jeżeli by już odbyli całą tę drogę z jakichś bardzo odległych układów planetarnych, bo na planetach naszego układu słonecznego no nie widać, żeby jakaś inna cywilizacja kosmiczna się rozwijała. To właściwie w jakim celu mieliby tak dyskretnie, dyskretnie nas, na, na, nas podglądać i przysyłać jakieś statki pojawiające się i znikające, jeżeli nie mieliby tutaj jakiegoś konkretnego interesu? Może mają jakiś no, interes? Jeśli mają, to, to dlaczego manifestowaliby go tak dyskretnie? No tak, to oczywiście jest dobre pytanie, choć ono, powiedziałbym, ma tę wadę, że wychodzi z założeń psychologii ludzkiej, to znaczy ekstrapoluje te różne reguły, które tutaj my mamy, także te reguły zachowywania się jakichś za zachowań i działań o charakterze poznawczym na te cywilizacje, które może mają jakiś zupełnie inny sposób widzenia rzeczywistości, rozumienia rzeczywistości i zachowywania się, choć oczywiście rozumiem i to jest niewątpliwie mocny argument, ale yy, no... Niektóre z tych nagrań, które przeniknęły do, do internetu, mówię o tych nie takich, które można znaleźć masowo na YouTubie, bo jest pełno takich amatorskich nagrań albo jakichś takich wrzutek, nagrań zmanipulowanych, które, które się pojawiają w sieci. Tylko mówię o tych rzeczywiście pozyskanych przez Pentagon pochodzących od pilotów wojskowych czy. Czy, czy mary, marynarzy, na przykład? Niektóre z tych nagrań rzeczywiście są dosyć sugestywne i pokazują jakieś obiekty, które na tych urządzeniach obserwatorskich wyglądają dość konkretnie, poruszają się dziwnie. No i sami ci ludzie, którzy, których często słychać w nagraniach, no mają, są silnie poruszeni. Widząc to, co się dzieje, nie wiedzą, co to może być, i, i witają to z dużym zaskoczeniem, a zakładam, że to są ludzie, którzy spędzają w powietrzu, albo w każdym razie na obserwacji przestrzeni powietrznej całkiem sporo czasu, i, i okoliczność, że i dla nich to jest dość zaskakujące i nieoczywiste, wydaje mi się no, podkreślać dziwność tych zjawisk po prostu. No, być może, być może ja jako astronom jestem trochę na tę dziwność wszechświata znieczulona i, i jestem przyzwyczajona. No tak, już do rozmawialiśmy tego. o tym, że pani tak naprawdę jakoś szczególnie już to wszystko nie dziwi. No bo we wszechświecie ostatecznie tyle jest rzeczy niezrozumiałych, nieznanych i, i, i takich, które trudno nam wytłumaczyć, że można do tego podejść racjonalnie i po prostu. Próbować je tłumaczyć i próbować, próbować je wpasowywać w to, co albo rozumiemy, albo dopiero zrozumiemy, a niekoniecznie za każdym razem się zaskakiwać i dobudowywać do tego wielopiętrowe zupełnie nowe teorie. Natomiast, natomiast tutaj oczywiście rozumiem, że jeżeli się widzi coś nieznanego, niespodziewanego, to budzi to, reak budzi to reakcję, ale nadal to, to są zjawiska, które się pojawiają gdzieś tam no, blisko powierzchni Ziemi, w atmosferze. Ja bym się spodziewała, że gdyby jakieś kosmiczne cywilizacje do nas dolatywały, skądś. No to one powinny być widoczne nie tylko w naszej ziemskiej atmosferze, ale też no, jakoś muszą do tego układu słonecznego dolecieć, przez ten układ słoneczny przelecieć. Powinniśmy jakieś ślady tych podróży dostrzegać też i poza atmosferą ziemską. No, jest jeszcze inna hipoteza z tym związana. Mówię to jako człowiek, którego wyobraźnia została w dużym stopniu ukształtowana przez serial Archiwum X, gdzie, którego to serialu główny bohater no, jest ogarnięty, rzekłbym, swoistą obsesją związaną właśnie z życiem pozaziemskim i wizytami. Tutaj, tych cywilizacji, które, które przylatują na Ziemię i niekiedy nawet porywają ludzi, bo zjawisko tak zwanych porwań czy wzięć przez UFO to jest w ogóle osobny społeczny fenomen, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jest tam mnóstwo ludzi, którzy twierdzą, że byli regularnie porywani przez takie niezidentyfikowane obiekty latające, czy zabierani na ich pokład w każdym razie przez jakichś przedstawicieli obcych cywilizacji, były na nich przeprowadzone jakieś badania, eksperymenty i tak dalej, z tych wszystkich miejskich legend i teorii spiskowych serial Archiwum X bardzo korzysta, ale ta hipoteza, o której chcę powiedzieć, to już oczywiście czysta spekulacja na dodatek teoria spiskowa jeszcze, ale w ramach pewnej rozrywki może ją tutaj na moment wprowadzę, tu się powiada, no oczywiście, że oni wizytują od dawna Ziemię tylko i oczywiście, że tutaj nawet być może wchodzą w jakieś interakcje z Ziemianami. Oczywiście, że jest całe mnóstwo dowodów na to i znaków tej obecności, ale to jest po prostu ukrywane starannie. No oczywiście, oczywiście z teoriami spiskowymi trudno jest dyskutować i no... Tak jak powiedziałam, mało się, prawdopodobne jasne. rzeczy też są, też są możliwe, więc jeżeli tak by się pewnego dnia okazało, że rzeczywiście znanych nam kosmicznych ras inteligentnych jest więcej niż, niż nasza jedna homo sapiens, no to... To no cóż, jak będziemy mieli dowody, to będziemy, będziemy o, tym, o tym mogli rozmawiać. No, a na razie stosujemy, tak jakby brzytwę O'Kama, dopóki te rządzące nami rasy nie zamanifestowały swojego istnienia i dowodów takich jak w Archiwum X. Nie mamy, w każdym razie ja nic o tym nie wiem, a Pentagon, jak rozumiem, też takich dowodów nie ujawnia. No to jednak, jednak niestety, być może znacznie bardziej racjonalnym i naukowym założeniem jest, że, że, że tej, tych kosmicznych ras na Ziemi na razie nie widzimy. No istnieją wszakże tacy astronomowie i istnieją takie publikacje, które co jakiś czas się w periodykach astronomicznych pojawiają, budzące ogromne emocje i wielkie zainteresowanie mediów, czemu się dzi trudno dziwić, no bo to jest taki właśnie temat, który, który gwarantuje wysoką klikalność i, i, i mnóstwo ludzi jakoś się tym przejmuje, bardzo może też z uwagi na to, że to jest w popkulturze niezwykle, Rozbudowany wątek, i, i mnóstwo takich filmów, i mnóstwo takich książek, i, i komiksów dotyczących właśnie spotkań z innymi cywilizacjami powstało. Wspaniała literatura science fiction, klasyczna i, i całkiem współczesna, no to w zasadzie głównie temu jest poświęcona. W każdym razie co jakiś czas się pojawiają takie doniesienia dotyczące różnych potencjalnych sygnałów czy różnych potencjalnych obiektów zauważonych w obserwacjach astronomicznych które mogłyby właśnie być jakimiś artefaktami obcych cywilizacji taki obiekt przed kilkoma laty zidentyfikowano gwiazdę mianowicie która się nazywa KIC 8462852 taka jest dokładnie nazwa tej tej gwiazdy, która świeciła w sposób nieregularny. Jakoś tak nie można było znaleźć żadnego, żadnej regularności, właśnie, żadnego algorytmu, który by opisywał tę te, 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 te formę emisji światła, którą, którą dostrzegaliśmy ze strony tej gwiazdy. No i część znaczy, dwójka astronomów, Jason Wright, i Tabeta Boyajin z Yale University, Tabeta Boyajin postawili taką tezę, że to być może jest właśnie jakaś gwiazda zabudowana przez przedstawicieli niezwykle zaawansowanej cywilizacji systemem paneli słonecznych. Oni się odwoływali tutaj do koncepcji Freemana Dysona, czy takiego prawa, które Freeman Dyson w 1959 roku to fizyk amerykański pochodzenia angielskiego bardzo bardzo znamienity, sformułował w myśl, którego cywilizacje na odpowiednim etapie rozwoju technologicznego. Zaczynają być zdolne do pozyskiwania energii wprost z gwiazdy stanowiącej centrum układu planetarnego, w którym się taka cywilizacja hipotetycznie znajduje. No i domniemywano, że właśnie może ta gwiazda KITS jest zabudowana takimi panelami, i dlatego tak nieregularnie świeci. No więc tutaj wypływamy na trochę, trochę w trochę inne rejony, prawda? Czyli wypływamy w obszar obserwacji astronomicznych i czy włączanie w cały proces interpretacji tych obserwacji astronomicznych możliwości, że obserwujemy gdzieś przejawy istnienia jakichś obcych cywilizacji jest racjonalne, czy nie jest racjonalne? I tutaj powiedziałabym już... No Jako hipoteza robocza jako to chyba hipoteza może robocza, być racjonalne. To, to jest... To jest Bardziej, bardziej naukowe, tym bardziej, że no, tak, jak, tak jak mówiliśmy, wszechświat jest duży, wiele rzeczy się w nim dzieje. To, że gdzieś jakieś cywilizacje istnieją, nie wydaje się całkiem, całkiem niemożliwe. No, a gwiazd i planet we wszechświecie mamy na tyle dużo, żeby nawet bardzo mało prawdopodobne scenariusze mogły się realizować. Natomiast tutaj, tutaj oczywiście jest też kwestia weryfikacji hipotez, kwestia tego, że... Musimy każdy model, każdą hipotezę sprawdzić, zweryfikować, poddać, poddać różnym badaniom. No i z tego, co pamiętam, to w przypadku tej konkretnej gwiazdy ostatecznie chyba się okazało, że tam tak. jej aktywność daje się dobrze wyjaśnić tym, że tam jest dużo, są jakieś obłoki pyłu, które ją Niestety. Skutecznie, skutecznie przysłaniają i mogą dawać takie, takie efekty. Natomiast, natomiast to je, tutaj mamy też trochę, trochę inny kontekst i społeczno-psychologiczny, również po naszej ziemskiej stronie, i naukowy, astronomiczny. Bo jedna rzecz, no to rzeczywiście faktem jest, że astronomowie sobie świetnie zdają sprawę z tego, że kwestia życia we wszechświecie budzi pewne emocje. No i co tu dużo mówić na nasze badania? Potrzebne są pieniądze, więc jeżeli ludzie są skłonni płacić za nasze projekty, a my dzięki temu możemy im opowiadać o poszukiwaniu życia pozaziemskiego, no to jest to gra warta świeczki. I nawet jeżeli przy okazji sobie badamy te rzeczy, które nas tak naprawdę interesują, no to. No to możemy też badać, badać i to, co interesuje opinię publiczną. Więc to, to trochę, troszeczkę, troszeczkę tak mhm. działa i to na przykład ładnie ilustruje cała historia rozwoju badań planet pozaziemskich, która tak naprawdę mhm. zaczęła się bardzo niedawno, bo 30 lat temu i rozwinęła się w całą wielką. Dziedzinę, no ale te dziedzinę właśnie napędza ciekawość, i taka próba znalezienia planety, która będzie możliwie podobna do Ziemi, na której będą podobne warunki do Ziemi, może będzie miała atmosferę, może będzie w tej atmosferze będą podobne pierwiastki, jak na Ziemi, może będzie można odkrywać jakieś ślady ślady aktywności, aktywności biologicznej. Więc to. To jest, jest ta ciekawość, do której społeczeństwo ma prawo, i jeżeli, jeżeli możemy tę ciekawość zaspokajać, to, to oczywiście, czemu nie? Skoro ludzie tego potrzebują, to mogą to dostać. Natomiast, natomiast oczywiście, trzeba pamiętać, że umieszczenie w tym wszystkim, w, tych, w tym całym układzie inteligentnego życia, no to byłoby, byłoby bardzo interesujące i w kontekście właśnie całego wielkiego wszechświata ja znacznie łatwiej kupuję taką hipotezę niż w kontekście niewykrytej dotąd działalności kosmitów na Ziemi. Tyle tylko, że udowodnienie takiej hipotezy czy dostarczenie przekonujących argumentów na rzecz takiej hipotezy jest jest dosyć trudnym zadaniem. No tutaj z tymi egzoplanetami to jeszcze jest fantazja apokaliptyczna, myślę, która bardzo napędza poszukiwanie takiego miejsca, do którego można by się gdzieś ewakuować z tej planety, którą żeśmy troszkę już zdewastowali, nawet nie troszkę, tylko bardzo poważnie i wiele wskazuje na to, że ona się za moment stanie no trudna do, do zamieszkania, ale z drugiej strony rozmawialiśmy przecież w skądinąd właśnie między innymi o tym i Pani wskazywała znowu gasząc trochę swoją wiedzą, sceptycyzmem naukowym i racjonalnością te entuzjazmy rozliczne, że w gruncie rzeczy o wiele prościej jest zadbać o to, żeby tu się dało jednak żyć, nawet na na zasadzie, nie wiem, budowy jakiejś, jakiejś potężnej infrastruktury, która nas przed skutkami katastrofy klimatycznej będzie chronić, aniżeli gdzieś się wybrać i tam na nowo zbudować cywilizację, bo to jednak jest zaawansowane przedsięwzięcie. Ale, ale, trochę mnie w sumie zdziwiło to, co Pani powiedziała, znaczy nie zdziwiło, ale to, to, to tutaj jako kontrapunkt przytoczę słowa innego astronoma, czyli Awiego Leba, o którym chciałem tutaj z Panią teraz porozmawiać, bo to ciekawa bardzo postać, ale Pani w zasadzie powiedziała coś dokładnie odwrotnego niż on mówi w swoich licznych wypowiedziach. Jakiś czas temu ukazał się taki wywiad z nim w Scientific American z okazji publikacji jego książki, Extraterrestrial się ta książka nazywa, no czyli właśnie coś pozaziemskiego i on mówi dokładnie coś przeciwnego, to znaczy, mówi, że w świecie astronomów dużo jest takiej właśnie takiego konformizmu, takiego, takiej niechęci do wychylania się, takiego, takiej zachowawczości, konserwatyzmu. I właśnie dlatego tematyka potencjalnych cywilizacji pozaziemskich, czy w ogóle życia poza ziemią. To jest coś takiego, co, co mało kogo interesuje, i, i ludzie trochę tak jak pani zajmują się właśnie gaszeniem entuzjazmu związanego z tego typu potencjalnością. Że jak się pojawiają jakieś dowody, które potencjalnie mogłyby wskazywać na istnienie takich cywilizacji, to się za wszelką cenę redukuje. Te dowody do jakichś takich wyjaśnień, nawet jeśli to jest na siłę, które, które by właśnie coś zupełnie innego mówiły. No i on jest bardzo tutaj rozgoryczony i powiada właściwie założenie, że te inne cywilizacje istnieją. To jest coś podobnego jak w zakładzie Pascala. Powinniśmy właśnie zakładać, że one istnieją i zachowywać się tak, jakby istniały, i szukać aktywnie tych różnych dowodów, i nie redukować ich tak na dzień dobry do. Do wyjaśnień jak, naj, jak najoczywistszych i jak najprostszych, tylko dawać im pewien kredyt zaufania, no bo to jest, to zwiększa nasze szanse na to, że rzeczywiście coś takiego odkryjemy i że okaże się, że ta wizja wszechświata, którą dotąd mamy, no jednak jest niepełna. Co pani na to, to znaczy, co pani na tę diagnozę w ogóle aktualnego stanu, środowiska astronomicznego, no bo on tak dosyć ostro ocenia no, nastawienie wydaje mi się, astronomów. Wiem, że, że ten kontrast między, między tym, co, co, co Awi Lep mówi i co ja przed chwilą powiedziałam, jest tylko pozorny, bo to po pierwsze, no pierwsze Awi Lep jest bardzo mądry człowiek i, i bardzo, bardzo go cenię. Ma też, ma też fantazję i odwagę, a to są rzeczy, które, które uważam za bardzo wartościowe. Natomiast, oczywiście, cały, cały obrazek, cała sceneria, do której się odnosimy, jest dość skomplikowana, więc tutaj. Jasne. Mówimy, no ja, ja mówimy oczywiście przeciwstawiłem upraw... te wypowiedzi w mm -hmm. sposób trochę prowokacyjny. Yy, Wiem. Także to jasne. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast, natomiast tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że i on, i ja mówimy trochę z punktu widzenia takiej no, socjologii uprawiania nauki i socjologii uprawiania astronomii również. Można. Ja, ja dobrze rozumiem ten problem, że no, astronomia, czy w ogóle nauka no, to jest taka, tak właśnie jak mówimy, dziedzina, którą się uprawia. W związku z tym, jeżeli robimy jakieś badania, to z jakiegoś powodu się na te badania decydujemy, i to też nie jest tak, że decydujemy sobie, o to jest fajne, to mnie interesuje, więc zrobimy te badania, tylko musimy zrobić staranny plan, musimy pokazać, dlaczego te badania w ogóle da się zrobić, dlaczego z tych badań. Na podstawie tych badań dostaniemy jakieś wyniki. Dlaczego te wyniki będą istotne i wniosą coś do ogólnego obrazu nauki. A potem jeszcze, jeżeli te badania wymagają finansowania a co tu dużo mówić, nasze badania przeważnie wymagają jakiegoś finansowania to musimy przekonać nasze agencje finansujące, nasze i nie nasze, głównie nie nasze, że te konkretne badania są. Warte tego, żeby inwestować w nie na przyszłość. I tutaj to w skali światowej, Avileb wypowiada się z punktu widzenia nauki amerykańskiej, w której, w której jest zanurzony. To są nauka amerykańska, to jest NASA, to są amerykańskie agencje finansujące, to są znacznie większe pieniądze niż my kiedykolwiek w polskiej nauce. Będziemy mogli sobie wyobrazić, bo no, finansowanie polskiej nauki to, 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 to jak wiadomo no tak. no jest To jest na temat. osobny temat, tak. Tak, no ale ale astronomia na świecie generalnie no jest, jest ze sobą sprzężona, no więc astronomów na świecie nie ma tak dużo, więc wszyscy wszyscy ze wszystkimi w jakimś tam stopniu współpracują, kooperują i są, są w podobnych projektach. I tutaj to, o czym on mówi, to jest wejście na taki trochę wyższy poziom, mianowicie jak planować w ogóle. Całą, całą aktywność naukową na, przysz, na przyszłość. Jak widzieć to, co byśmy chcieli odkrywać w przyszłości? I tutaj rzeczywiście pojawia się pytanie, i to jest dobrze postawione pytanie, czy warto inwestować, na ile warto inwestować w pewne tematy, które wydają się właśnie takie ryzykowne, ale być może, być może dają. Potencjalnie bardzo istotne wyniki, to po angielsku jest takie sformułowanie high risk, high gain, wysokie ryzyko, wysoki zysk. No więc w tym wypadku jest duże ryzyko, między innymi śmieszności, no ale też jeżeli, jeżeli się coś odkryje, to, to, to jest bardzo istotna rzecz. Czy lepiej inwestować w takie tematy, które są bezpieczne? Więc to, co ten powód jego rozgoryczenia jest też taki, że no, co tu dużo mówić, to jest, to jest kwestia pewnej socjologii, socjologii nauki. To jest też, też temat, który, który uważam za bardzo interesujący sam w sobie, bo w nauce, w nauce też jest tak, że są pewne trendy. Są pewne tematy, pewne na przykład grupy, wielkie postaci, które zaczynają rozwijać jakiś temat, no i potem. Ten temat staje się w jakimś, w jakimś stopniu mainstreamem. Tam idzie dużo pieniędzy, dużo ludzi, to się rozwija. Potem to w jakimś momencie się kończy, bo okazuje się, że to jest ślepy zaułek. No to sceneria się zmienia. No i tutaj to, co tak jak rozumiem na przykład z tego, z tego wywiadu, jest powodem jego rozgoryczenia i to akurat jest. Jest punkt widzenia, który ja podzielam, to jest to, że mainstreamem w pewnym momencie stały się bardzo, bardzo oderwane od rzeczywistości rozważania teoretyczne. Więc jeżeli, jeżeli mowa o kosmologii, to właściwie każdy słyszał o jakichś takich rzeczach jak struny, jak wieloświaty i, i, i tego, typu, y, tego typu chwytliwe zjawiska czy chwytliwe sformułowania. Za tym oczywiście stoi bardzo piękna matematyka. To, że on dużo. ma podstawowy zarzut do tych teorii, że one są po prostu niefalsyfikowalne. Tłumaczą wszystko i, i nieweryfikowalne. Tak. Też, tak, ja przy każdej okazji, kiedy jestem o te, o te teorie pytana, to właśnie, właśnie to samo mniej więcej mówię. To znaczy, że to jest bardziej matematyka i filozofia niż fizyka, dlatego że dopóki nie mamy sposobu, żeby falsyfikować, weryfikować te teorie, no to właściwie z punktu widzenia fizyki nie ma o czym mówić. Więc ja podzielam pogląd, że fakt, że te teorie stały się mainstreamem i idą na nie po pierwsze duże pieniądze, ale po drugie też duży wkład intelektualny młodych ludzi, którzy angażują się akurat w te badania, bo wiedzą, że to tam mają jakąś przyszłość naukową, a nie w coś innego, to jest niebezpieczeństwo tego, że. Znaczna część tej mainstreamowej nauki zapędza się w taki ślepy zaułek. I to zresztą trochę widać za każdym razem, kiedy ogłaszamy konkursy na właśnie jakieś takie pozycje adiunktów czy profesorów w bardzo fizycznej, bardzo teoretycznej kosmologii, to tam zawsze jest bardzo dużo dobrych kandydatów. Co pokazuje, że tak naprawdę na świecie jest nadprodukcja tego rodzaju specjalistów, którzy potem nie bardzo mają co ze sobą zrobić, a nie bardzo też mogą czy potrafią przekwalifikować się na coś bliższego rzeczywistości. I to, zgadzam się, jest społeczny problem właśnie taki w skali światowej, chociaż pewnie też wielu moich kolegów uzna, że to, że to jest dość, dość prowokacyjne stwierdzenie. Bo to owszem, wszystko jest bardzo piękne i kto wie, może nawet kiedyś doprowadzi do jakiegoś przełomu, ale znacznie większe prawdopodobieństwo jest takie, że zostanie po tym bardzo dużo matematycznych, bardzo pięknych rozwiązań i w zasadzie na tym się skończy. W latach 90. na szczycie popularności była teoria strun, i pamiętam, że wtedy na jakąkolwiek szkołę czy konferencję się jechało, to była cała masa wykładów o tej teorii strun. I pamiętam, że ja wtedy, będąc znacznie młodsza niż dzisiaj, siedziałam na tych, ten, na tych konferencjach i tak się zastanawiałam. Kiedy właściwie ktoś powie, jakie to ma przełożenie na rzeczywistość, mm -hmm, i, mm -hmm. i kiedy ja wreszcie zrozumiem, dlaczego to jest takie ważne? No, i jakoś, jakoś nie zrozumiałam. No miała dzisiaj, ale miała pani dobrą intuicję i miała pani rację po prostu, jak się no okazuje. Wtedy, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że, że czasem też mogę mieć rację. No tak. Ale z drugiej strony przyzna pani, jeszcze odwołuję się tutaj do tego wywiadu z Lebem, że on jednak akcentuje tę kwestię związaną z istnieniem życia pozaziemskiego, czy istnieniem jakichś obcych cywilizacji, i właśnie też ten zarzut jednak formułuje w taki sposób, że, że środowisko astronomiczne ignoruje tego typu kwestie. Konkretnie ignoruje jedną rzecz, której właśnie Leb poświęcił swoją książkę Ekstraterrestrial, bo to jest książka trochę o nim, ale to jest też książka o pewnym obiekcie ciekawym. Umła Umła, mianowicie ten, chyba tak to się wymawia, ten obiekt się nazywa. W 2017 roku w październiku został zauważony. To jest obiekt, który przelatuje przez Układ Słoneczny. No i cóż, Leb twierdzi. I to nie, nie jest tylko jego teza, ale jakaś część astronomów przychyla się do tego zdania, że to jest no, według niego w ogóle pierwszy zaobserwowany artefakt obcej cywilizacji w historii astronomii, że to jest w tym sensie wydarzenie przełomowe zaobserwowanie tego obiektu. Według niego no, różne są tutaj pomysły, cóż to takiego miałoby być. Czy to właśnie jest statek, czy to jest żagiel słoneczny? On twierdzi, że to jest żagiel słoneczny, że jakaś część być może jakiegoś statku, no ale że z pewnością to zostało wytworzone czy nie z pewnością, bo tu pewności mieć nie można, ale z dużym prawdopodobieństwem zostało to wytworzone przez jakąś obcą cywilizację. To jest jakiś artefakt służący właśnie przemieszczaniu się. No, i właśnie, co pani na temat tego obiektu powie? Co pani uważa na jego temat? No, i jak się pani odnosi do tej, właśnie, narracji Leba o umła, umła? Więc ja bym, ja bym zaczęła od tego, że większość astronomów, których ja znam, nie jest aż tak bardzo konserwatywna w tej kwestii, bo właśnie takie, takie, taka luźna hipoteza, że ten obiekt zachowuje się tak, jakby był właśnie jakimś takim wrakiem kosmicznym, który, który, który ma dodatkową. Do, dodatkową składową prędkości, który wpadł do układu słonecznego, no to, to pojawiła się bardzo, bardzo wcześnie po zaobserwowaniu tego obiektu i po pierwszych pomiarach, i w gruncie rzeczy w kręgach astronomicznych nikt tak bardzo jej nie krytykował. Więc to. To nie jest tak, żeby to była hipoteza, którą skreślono od razu, bo to Jasne. Jak, jak to jakaś obca cywilizacja, to nie tylko. Tylko patrzono na ten obiekt rzeczywiście z dużym zainteresowaniem. Problem polega na tym, że ten obiekt wpadł do układu słonecznego i z niego wyleciał, czy no właśnie wylatuje, ale już jest poza naszym zasięgiem. W związku z tym mieliśmy krótkie okienko na potencjalne pomiary. Tych pomiarów udało się zrobić tyle, ile się udało. No i można z nich wyciągać różne wnioski, ale te wnioski nie są i nie będą jednoznaczne. A nie można było tego jakoś złapać? No, na to było za mało czasu. Nie mamy. No, właśnie tutaj jest problem z technologią. Musimy, hmm. musimy rozwijać technologię, musimy mieć możliwości łapania takich rzeczy. I tutaj ja się absolutnie zgadzam z, z, z tezami Awi Leba, Leba, że w to należałoby, w, w ten obszar badań należałoby zainwestować. W przyszłości są szanse, że takich obiektów będziemy obserwować więcej, dlatego że będziemy mieli, mieli więcej obserwatoriów, które będą mogły takie rzeczy wychwytywać. Na przykład buduje się teraz takie wielkie obserwatorium w Chile, Rubin Observatory, w którym zresztą jesteśmy, czy staramy się być i ono właśnie jako jeden z celów ma badanie takich przelatujących obiektów, wyszukiwanie przelatujących obiektów. Gdyby dało się jeszcze do tego zainwestować w rozwój misji kosmicznych, które mogłyby jakoś czuwać nad tym, żeby te obiekty oglądać bardziej z bliska, to byłoby wspaniale, ale to są gigantyczne pieniądze i obawiam się, że. Że na to nikt nam w najbliższym czasie finansowania nie da. I myślę, że to tutaj, tutaj też technologię trzeba by znacząco rozwijać. Więc po prostu nie jesteśmy w tej chwili na wystarczającym poziomie rozwoju technologicznego. Ale tak jak najbardziej to jest, to jest coś, co warto, by było, co warto by było robić. I to warto by było robić z wielu punktów widzenia. Czy taki obiekt jest rzeczywiście. Artefaktem jakiejś obcej cywilizacji, czy po prostu rzadkim obiektem kosmicznym, który w ten, a nie inny sposób się porusza poprzez jakieś procesy fizyczne, które napotkał po drodze, to w jednym i drugim wypadku jego dokładniejsze badania mówią nam coś więcej o kosmosie, o fizyce, o. O świecie i jak najbardziej, jak najbardziej warto to robić. Więc tutaj taki zakład, że może jeżeli założymy, że warto szukać takich artefaktów, to możemy na tym wy tylko wygrać, to, to jest moim zdaniem zupełnie sensowny. Tylko to jest tak naprawdę dyskusja, chyba też, no po pierwsze, rzeczywiście z em, z, ze społecz społecznością naukową, gdzie jak prowadzi się dyskusje o priorytetach na przyszłość, no to te dyskusje obejmują różne grupy, z których każda grupa m, może dyskutować o wielkich priorytetach, ale też myśli sobie, no dobrze, najważniejsze, to, żebym ja dostał pieniądze na moje badania i na moje projekty. No i to jest, to jest jedna kwestia, a druga kwestia to jest to, że nad tym wszystkim są jakieś rządy, są jakieś agencje finansujące, które też mogą decydować, że to albo to jest naszym priorytetem i w to albo to chcemy, chcemy inwestować. Więc tutaj, tutaj mamy do czynienia z, po pierwsze z taką siecią socjologiczną, uwarunkowań socjologicznych, a po drugie jednak z wielką polityką i z wielkimi pieniędzmi. To nie jest, to nie jest prosta, prosta sprawa. Ale co do zasady zgadzam się, że warto, tylko, tylko to musi być takie podejście, podejście naukowe, a nie podejście religijne. Religijne, że to na pewno jest to, a nie coś innego, albo że na pewno wierzymy w takie, a nie inne rozwiązanie. No, ale jeśli chodzi o sam ten obiekt, umła okoliczność, że Avilep całą książkę mu poświęcił, no to jest okoliczność znacząca. Oczywiście to nie jest argument naukowy w żadnym sensie, ale jednak jak taki wybitny astronom. Pisze całą książkę na ten temat, no to można sądzić, że coś tutaj jest na rzeczy. Bardzo wiele jest takich argumentów dotyczących właśnie tego obiektu po stronie tych, którzy uważają, że on może no być właśnie jakimś artefaktem wytworzonym, jakąś częścią statku kosmicznego czy, czy układu napędowego. Na przykład jego osobliwy kształt, na przykład prędkość, z jaką on się poruszał no wskazują na to, że to nie jest obiekt z katalogu tych, które znamy. To znaczy jego właściwości tak przynajmniej twierdzi Avilep wskazują na to, że to nie jest po prostu nic, co zachowuje się w sposób, który znamy i wygląda w sposób, który znamy, tak? No, tutaj trzeba podkreślić, że to rzeczywiście jest obiekt wyjątkowy. Przede wszystkim pod tym względem, że, większość, że, że że to był pierwszy obiekt spoza układu słonecznego, o którym mogliśmy powiedzieć z całą pewnością, że on wpadł i, i zaraz z niego, z niego wypadł. A, czyli Więc... wcześniej nic spoza naszego układu słonecznego tutaj nie zaobserwowaliśmy, co by tak przeleciało i co byśmy jakoś mogli pomierzyć, zbadać, etc., tak? Pewnie. Nawet i obserwow obserwowaliśmy, ale nie tak, żeby dało się to równie jednoznacznie stwierdzić. Rozumiem. Więc pewnie obserwowaliśmy i liczymy na to, że będziemy obserwować w przyszłości i że w przyszłości takich obiektów będzie więcej. Szacuje się, że, że takich obiektów przez Układ Słoneczny może przelatywać nawet. Kilka albo kilkanaście rocznie, jeżeli będziemy mieli dostatecznie dobre obserwatoria, to powinniśmy być w stanie je właśnie obserwować. Jak będziemy mieć ich więcej, to będziemy mogli powiedzieć, że ta łamua była rzeczywiście wyjątkowa. Czy może są jakieś procesy w drodze przez, przez przestrzeń międzygwiazdową, które Nadają jakąś dodatkową składową prędkości, właśnie przy, mogą przyspieszyć taki obiekt, albo mogą odpowiadać za jego specyficzny kształt. No, ale rozumiem, że w świetle aktualnej wiedzy, która sięga także poza układ słoneczny, no bo przecież wiemy o tym, co się dzieje także poza Układem Słonecznym, i to nie tak znowu bardzo mało, pani też o tym e, mówiła wiele razy i też tym się pani zajmuje. No, więc rozumiem, że w świetle tego wszystkiego, co wiemy, to ten obiekt faktycznie sprawia wrażenie czegoś bardzo, bardzo nietypowego, to, to pani powiedziała. A no jakie jest pani, znowu zapytam o osobiste zdanie dotyczące, już nawet nie stosunek do, do umła, umła, tylko jakie jest pani osobiste zdanie dotyczące tego, co to właściwie może być? Na pewno pani śledziła te wszystkie dyskusje. Kiedy ten obiekt odkryto, kiedy właśnie te różne hipotezy się pojawiały. Jak pani, jak pani do tego podchodzi? No, moje zdanie znowu jest takie, że są różne możliwości. Nie powinniśmy zamykać oczu na żadną z tych możliwości, ale w związku z tym powinniśmy prowadzić więcej badań. Po prostu. Po prostu. Czyli trochę pani nie chce odpowiedzieć. Nie, nie to, że nie chcę odpowiedzieć, tylko to, że mam głęboko ugruntowaną intuicję badacza, który jest ostrożny z wysuwaniem hipotez. Bo hipotezy pani... naukowe mhm. mają to do Jasne. siebie, że łatwo i fajnie się je wysuwa, ale potem trzeba je falsyfikować, trzeba sprawdzać, trzeba wymyślać testy. W tym wypadku nie jestem w stanie już wymyślić żadnego testu, bo łamuła dawno poleciała. No, tak. Więc, no ale hipoteza może razie? mi się podobać, hmm. ale to nadal jest tylko hipoteza i różne inne możliwości też istnieją. Nie no jasne, było, poleciało i teraz już niewiele z tym zrobimy, no ale zastanawiam ale się jak będą pani... będą następne. No właśnie, właśnie, ale ten nasłuch i, 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 i tą obserwację trzeba cały czas prowadzić, ale zastanawiam się wobec tego jak pani, jaki ma pani stosunek do tej książki Leba, no bo ta książka jednak trochę wałże takiej sensacji, jest, jest podawana i e, Extraterrestrial, jak powiedziałem, brzmi jej tytuł, ale podtytuł brzmi: The first sign of intelligent life beyond Earth, czyli pierwsza oznaka, pierwszy znak istnienia inteligentnego życia. Poza Ziemią, więc pachnie tutaj grubą rewolucją i grubą sensacją ten tytuł i podtytuł. Czy ma pani taką myśl? No, mądry człowiek, ale się zagalopował trochę, może jakoś tutaj emocje mu puściły i zbyt daleko wypłynął na te wody? Czy, czy może jakiś taki bardziej życzliwy ma pani stosunek do, do tej książki, do tego całego? No tej całej narracji, którą on wokół tego buduje. Ja no bo to, myślę... to w sumie szef, do niedawna szef astronomii na Harvardzie, więc już od pewnego czasu nie jest tym szefem, ale ale w sumie no, postać taka bardzo poważna. To, to, to nie jest tak, że, 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 że właśnie to jest jakiś, nie wiem, astronom, amator, który, który tam po prostu sobie obserwuje jakieś rzeczy. Jest dużo takich astronomów, amatorów, którzy różne sensacyjne wnioski wyciągają. Tylko to jest naprawdę już taka postać no, bardzo poważna. No, więc ja myślę, że on sobie świetnie zdaje sprawę z tego, że jeżeli on taką książkę napisze, to, napisał, to waga jest zupełnie inna niż gdyby taką książkę napisał astronom amator, i myślę, że to jest z jego strony świadoma prowokacja. Prowokacja to też jest pewna metoda oddziaływania na rzeczywistość, która czasem może zadziałać, a czasem nie. I jeżeli liczy na to, że wywoła w tym jakąś dyskusję na temat priorytetów w planowaniu przyszłych badań, finansowaniu przyszłych badań, to życzę mu jak najlepiej. Bo też uważam, że taka dyskusja jest potrzebna i że być może założenie właśnie o tym, że anus jednak taka taka Planetoida to nie była do końca planetoidą, może zapoczątkować bardzo ciekawe i bardzo pożyteczne badania, które mogą skończyć się różnie i dać wyniki zupełnie niespodziewane, więc na tym polega, na tym polega nauka, na tym polega dbanie o dalszy rozwój nauki. Nie na siedzeniu w, w, ciepłym, w ciepłym kącie i robieniu tego, co się zawsze robiło, tylko na atakowaniu nowych problemów i nowych wyzwań. Więc tutaj prowokacja jest jak najbardziej na miejscu i jak najbardziej wskazana. Natomiast powód, dla którego wielu astronomów może do tego podchodzić z dystansem, jest też właśnie taki, że tego, tego rodzaju pytania i tego rodzaju problemy. Rezonują, tak jak już mówiliśmy, z opinią publiczną i rezonują niekoniecznie w sposób, który, który by się nam podobał, który byśmy, który byśmy lubili, no bo oczywiście. Jeżeli opinia publiczna chce z nami dyskutować na temat tego, jak prowadzić badania, jak falsyfikować hipotezy, jak wyciągać wnioski, no to wszystko pięknie, tylko opinia publiczna zazwyczaj chce mieć odpowiedzi tak, nie jest, nie ma i najchętniej, żeby to było coś takiego, co trafia w pewne parareligijne oczekiwania. W związku z tym, krótko mówiąc, zawsze jest obawa, że nagłaśnianie tego rodzaju, tego rodzaju pytań czy badań ściągnie nam na głowę całą masę dyskusji, których wcale nie chcielibyśmy prowadzić, bo one nie mają nic wspólnego z nauką, a dużo wspólnego właśnie z jakimiś takimi parareligijnymi przekonaniami różnych ludzi na temat, na temat tego, co jest i czego nie ma. I to, to, dla wielu, to dla wielu astronomów jest po prostu niepotrzebna strata czasu, wysiłku, a czasami i pieniędzy. Więc myślę, myślę że główny, główny negatywny odzew, jaki może, może się pojawić, to właśnie, właśnie z tego powodu. Z powodu obaw, czy to nie spowoduje skutków społecznych czy socjologicznych, które będą trudne do, trudne do kontrolowania. No, jak pani mówiła o tych parareligijnych potrzebach, to oczywiście przypomniał mi się plakat, który wisiał w pokoju agenta Moldera, głównego bohatera. Serialu Archiwum Mix. Tam był talerz taki latający, przedstawiony na owym plakacie i napis: I want to believe. To było, to było rzeczywiście znaczące w tym kontekście, o którym pani mówiła. Agent Mulder rzeczywiście chciał bardzo wierzyć w to, że no, ostatecznie się przekonał, jak sądzę. Że istnieją jakieś cywilizacje pozaziemskie. Na koniec jeszcze chciałem panią o jedną rzecz zapytać, już tak zupełnie poza. Znaczy, właściwie to jest jeden z tych wątków, o których tu rozmawiamy, ale już poza jakby tym głównym nurtem naszej rozmowy. Wiemy już także z tej poprzedniej rozmowy w podcaście Skąd Inąd, że nie siedzi pani w. Takiej małej dziupli w spiczastej czapce i nie spoziera pani przez taki ogromny teleskop gdzieś w niebo, obserwując gwiazdy, planety i przestrzeń kosmiczną, tylko prowadzone przez panią obserwacje i analizy wyglądają inaczej i odbywają się za pośrednictwem komputera głównie. Ale czy ma pani czasem jakiś taki rodzaj. Dysonansu na przykład w tym, co tam pani obserwuje czy analizuje. Nagle coś się nie zgadza, coś tam się pojawia niespodziewanego, dziwnego, i myśli sobie pani, o kurczę, może to jest jakiś, może to jest jakiś niezidentyfikowany obiekt, albo może to ślady obcej cywilizacji, albo może ktoś wysyła nam właśnie sygnały, bywały takie momenty w pani astronomicznej karierze? To znaczy, ja może podzielę to pytanie na, na kilka podpytań. Takie momenty, Bardzo że proszę. coś mi się nie zgadza, coś nie pasuje, coś jest dziwnego, to się zdarzają na okrągło, no bo ostatecznie praca naukowa na tym polega, że ciągle coś się nie zgadza i nie pasuje i szukamy i próbujemy sobie układać całą układankę od nowa i dlatego to jest fajne, rewolucje że ciągle, Ciągle coś nowego się dzieje, więc to jest, to jest jedna rzecz. Natomiast druga, druga część tego pytania jest taka, że to czym ja się akurat zajmuję, to jest wielkoskalowa struktura wszechświata więc to jest wizja wszechświata, to te pomiary wszechświata w takiej skali, w której jedna galaktyka, taka jak cała droga Mleczna, to jest jedna malutka kropka. Natomiast Nieźle. to, na co ja Niezła patrzę, skala. to jest bardzo, bardzo dużo takich kropek. Więc jeżeli w tej mojej wielkoskalowej strukturze Wszechświata dzieje się coś dziwnego, to jeżeli miałabym za to winić jakąś kosmiczną inteligencję, to musiałaby być kosmiczna inteligencja składająca się właśnie w wielkości odpowiednio przewyższającej te skale, w których... Galaktyki są kropkami. I tutaj muszę przyznać, że jednak obawiam się, że nie do końca jestem w stanie wyobrazić sobie działanie takiej inteligencji, i, i to trochę może wykracza poza, poza moje Jasne. możliwości intelektualne. Rozumiem. No tak, no tak, to rzeczywiście byłaby jakaś monstrualna skala, faktycznie i trudno też sobie wyobrazić, jakby miały wyglądać te. Przy czym nie powiem, czasami się zastanawiałam, czy napisanie na ten temat jakiegoś opowiadania popularno-fantastycznego nie byłoby, nie byłoby fajne, ale. Ja bym czytał, ja bym czytał pani opowiadanie science fiction. No to może kiedyś. Kiedyś to zrobię. Myślę, że miałaby Pani wiele czytelniczek i czytelników wśród słuchaczy i słuchaczek naszego podcastu. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. To ja również bardzo dziękuję. Profesora Agnieszka Pollo gościła w podcaście Skąd nie pierwszy raz i mam nadzieję, że nie ostatni. No i Państwu też za ten czas dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Nie byłoby tego odcinka skądinąd, nie byłoby innych odcinków skądinąd, gdyby nie Państwa wsparcie. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje wykupowane via moja strona internetowa www.stawiszynski.org. Dziękuję bardzo za wszystkie patronaty wykupowane. Wija profil podcastu Skondinant w serwisie patronite www.patronite.pl łamane na skandinat. Dziękuję bardzo pani Iwonie Górskiej Kotca, której wsparcie na Patronite jest rekordowe, wynosi aż 500 zł miesięcznie. No i każdego z państwa, którym ten podcast się podoba, którzy uznają, że on jest wartościowy, że coś tu się dzieje, takiego, co wam wzbogaca perspektywę widzenia świata, zachęcam Każdego z Państwa do tego, żeby wsparł czy wsparła podcast skądinąd choćby najdrobniejszą kwotą, oczywiście tylko pod warunkiem, że mogą sobie Państwo na to pozwolić. Dla każdego patrona, subskrybenta, patronki, subskrybentki dostępna jest grupa facebookowa, w której sobie dyskutujemy o różnych sprawach, grupa zamknięta. Natomiast dla tych z Państwa, którzy wykupią patronaty i subskrypcje w kwocie 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy dodatkowo specjalny newsletter, który rozsyłam po każdej autostradzie, Audycji, w którym się znajdują różne rekomendacje lekturowe, różne ciekawe linki, ciekawe teksty. Takie rzeczy, które poszerzają perspektywę patrzenia na jakieś zagadnienie omawiane w danym odcinku Inąd.